To Good To Go to wywodząca się z Danii aplikacja pozwalająca swoim użytkownikom ratować przed wyrzuceniem produkty i potrawy z ulubionej restauracji, sklepu czy piekarni. Paczki niespodzianki z niesprzedanym danego dnia posiłkiem można kupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Aplikacja działa w większości miast europejskich i w wielu miastach w Polsce. Od teraz na tej mapie jest także Nowy Sącz. Polega to na tym, że w momencie, kiedy mamy nadwyżkę jedzenia, jakieś jedzenie zostaje, ktoś nie odebrał zamówienia, wrzucamy paczkę w aplikację, obniżając ją do poziomu 11,49 zł, gdyż mamy wycenioną paczkę na 35 zł. W zależności od tego, jak oszacowana jest paczka przez firmę, tyle narzuca aplikacja do zapłaty dla klienta, który tą paczkę sobie odbierze. Szefowie Bistro Di Sandro o możliwości uczestnictwa w programie umożliwiającym ograniczenie marnowania jedzenia dowiedzieli się od swojej pracownicy, która miała okazję korzystać z aplikacji w Warszawie. Wystarczy zainstalować tą aplikację Too Good To Go i tam wpisać swoją miejscowość. Wybiera się z listy wszystkie restauracje czy wszystkie sklepy, które nas interesują. U nas w Sączu jeszcze nie ma tego dużo. Mam nadzieję, że to ruszy na większą skalę i po prostu czekać, aż wyskoczy zamówienie na paczkę i wziąć sobie ją zamówić. Czyli bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa. Ja też już odebrałam ze sklepów różne paczki i naprawdę jestem zadowolona. Redukcja marnowania jedzenia jest, jak przekonują pomysłodawcy aplikacji, jedną z najważniejszych rzeczy, jaka może wstrzymać globalne ocieplenie. Statystycznie każdy Polak wyrzuca rocznie około 250 kg jedzenia. Problem marnowania żywności dotyczy także gastronomii. Myśmy mieli taką sytuację, że ktoś zamówił ostatnio 3 pizze, 2 sałaty i zwyczajnie po to zamówienie nie przyjechał. Bywa tak, że te zamówione zamówienia nie są odbierane, więc no już jest kłopot z tym, co z tym jedzeniem zrobić. I o ile możemy to rozdać naszym pracownikom, tylko tak jak mówię, no ileż można jeść to samo. A tutaj ludzie mają możliwość zakupienia sobie za dużo niższą cenę, całkiem świeży, dobry, niedotykany przez nikogo produkt. Zadowolenia z przystąpienia do restauracji, do zyskującego coraz większą popularność programu, nie kryje też jej właściciel. Często są pomiki zamówione albo po prostu towary nieodbierane, no to szkoda by walić. No to te produkty no bardzo chętnie podzieli się ludzie. Każdy może oszczędzać i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Każdy wiemy, jak okresy mamy, no to każdy ma też problem finansowy, dlaczego nie korzystać? Towary są świeże, no to dlaczego nie? No to lepiej zjeść, jak wywalić. A aplikację Too Good To Go można ściągnąć bezpłatnie na każdy telefon komórkowy.